Na dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Damianie. Odpowiadam na pana pytania. Jaki będzie 2022 rok dla kryptowaluty Mover i kiedy przebije swój ostatni szczyt? Pan Damian pyta, jaki będzie 2022 rok dla kryptowaluty Mover i kiedy przebije swój ostatni szczyt? Ja oczywiście bardzo chętnie na to pytanie odpowiem, tylko tak jak zwykle zaznaczam, że nie jest to porada ani doradztwo finansowe, czy też inwestycyjne. Ja odpowiadam w sobie tego, co mi wyjdzie w kartach, ale bardzo chętnie. Jaki będzie 2022 rok dla kryptowaluty Mover? Jaki będzie ten rok? No, piękny, bardzo dobry. No ale zacznijmy od początku. Karta wyjściowa to jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów prosi, żeby nic nie zakładać na zapas, żeby nie tworzyć sobie w głowie żadnych czarnych scenariuszy, tak? Ponieważ mogą mieć kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością, tak? Żeby nic sobie nie wyobrażać, nic nie tworzyć, nie zakładać na zapas, po prostu spokojnie, analitycznie wszystko sprawdzać, weryfikować, ale nie wymyślać sobie czegoś, tak? To podstawa. I też nie słuchać żadnych donosów, plotek, głupot, bo to też nie ma sensu. To, co przeszkadza i sedno problemu. W przeszkodzie jest mężczyzna, decyzyjny w wielu kwestiach, władczy, z pieniędzmi, stabilny. To jest taki człowiek sukcesu po prostu, tak? I ten mężczyzna przeszkadza tutaj w tej całej sytuacji, tak? W rozwoju jakby tej kryptowaluty. A w sednie problemu jest piątka kielichów, czyli dyskomfort. Czyli albo ten mężczyzna czuje sam dyskomfort, więc przeszkadza w tym rozwoju, albo odwrotnie, czyli czyli ten mężczyzna po prostu z jakiegoś powodu chce przeszkodzić w rozwoju, tak? No i tym samym bezpośrednio wpływa na innych, tak? Na społeczeństwo, wywołując w nich dyskomfort. No tak to wygląda niestety. Karta Rada. To jest karta Maga. Ja myślę, że to też może być pana energetyka, bo mag jest mentorem. Mag dużo się uczy, ale mag również uczy innych. To jest mistrz w swojej dziedzinie, tak? Karta Rada Maga to po prostu poszerzać swoją wiedzę. Poszerzać wiedzę cały czas, solidnie, skrupulatnie, nie słuchać, tak jak mówiłam, żadnych donosów, plotek, nie zakładać nic na zapas, tylko skrupulatnie czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł i własnej intuicji. I to wystarczy. To są nieunikniony i wynik. No i właśnie, to jest bardzo ciekawe. Nieuniknionym jest karta kapłanki, czyli tajemnica. Coś, co było zatajane bądź ukrywane, wyjdzie na jaw. Ujrzy światło dzienne, ale również w takie się wydarzą sytuacje, które będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze decyzje, na dalsze losy. Nie wiemy, jakie są te sytuacje, bo one pochodzą z losu, ale będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń. Myślę jednak, że będą to dobre
sytuację, gdyż wynik to dwójka kielichów. No, dwójka kielichów to jest najpiękniejsza karta w miłości akurat. No, ale na każdym innym polu jest równie wspaniała. Mówi o tym, że idziemy ramię w ramię z naszym losem. Mówi o samospełnieniu, o satysfakcji, o korzyściach finansowych, o korzyściach na tyle zawodowo-finansowym, o tym, że jesteśmy pełni szczęścia, że odczuwamy ulgę, że wszystko idzie zgodnie z planem. Także no, cóż mogę powiedzieć? Według kart 2022 rok będzie dla kryptowaluty Mover rewelacyjny. Piękny i rewelacyjny. I teraz jeszcze zobaczymy drugą część, kiedy przebije swój ostatni szczyt. Kiedy kryptowaluta Mover przebije swój ostatni szczyt? Kiedy kryptowaluta Mover przebije swój ostatni szczyt? Kiedy? Kwiecień 2022 roku jest fantastyczna karta. Ósemka buław, czyli wystrzelenie nagłe do góry, coś fantastycznego, dynamiczny bardzo bieg zdarzeń. Także myślę, że kwiecień to definitywnie. Powiem tak, generalnie karty są bardzo dobre. Potencjał do przebicia tego ostatniego szczytu jest tak naprawdę wszędzie. Natomiast to, co najbardziej się rzuca w oczy, i jestem przekonana, że według kart tutaj to się wydarzy właśnie, to jest kwiecień 2022 roku. Zwróciłabym również uwagę jednak na maj 2022, na sierpień 2022 i na grudzień 2022, tak? Bo to są fantastyczne karty. Ale najbardziej kwiecień 22. Tutaj jest ósemka buław, która naprawdę mówi o bardzo dynamicznym, szybkim biegu zdarzeń, o wzroście szybkim, takim fantastycznym rozwoju. Właśnie no, o przebiciu ostatniego szczytu zdecydowanie. Także kwiecień 22. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.